Zaginione odcinki bądź niepokojące tematy związane ze SpongeBobem to dość mocny fenomen w internecie. Jeżeli oglądaliście mnie 4 lata temu, to mówiłem o tym w bardzo szeroki sposób i moja seria sprzed lat w tych tematach to kopalnia wiedzy w tej kwestii. Dzisiaj natomiast chciałem przedstawić wam jedną specyficzną i dość wyjątkową historię, która wchodzi w skład tego fenomenu i myślę, że może okazać się całkiem interesująca. Tak więc przed wami historia incydentu z 25 lipca 2005 roku o tym, jak rzekomo SpongeBob zatrzymał się, upadł i już nigdy nie wstał. Tak więc hej, dzień dobry wszystkim, z tej strony Mondary, witam was serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj będę waszym przewodnikiem po sprawie 25 lipca 2005 roku, więc myślę, że będzie całkiem spoko. Nie zaczniemy stawić suba na kanale, także kciuka pod tym filmem, wpadnij jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, tam naprawdę fajne rzeczy się już pojawiają, więc wpadajcie tam, a tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc o co właściwie chodzi z 25 lipca 2005 roku? Cóż, najpierw musimy zagłębić się w pewne piękne miejsce zwane internetem. Mianowicie ma to związek z pewną rzekomą, prawdopodobną usterką, która podobno miała miejsce właśnie tego dnia podczas transmisji jednego z odcinków SpongeBoba. A miało to wyglądać mniej więcej w ten sposób. I tak jest, jeżeli znacie barwną historię zaginionych, zakazanych odcinków bajek dla dzieci, którą z precyzyjną dokładnością przedstawiłem wam w moich filmach sprzed kilku lat, to może wam to śmierdzieć taką creepypastą już w tym momencie. Bo przecież niepokojących rzeczy ze SpongeBobem związanych jest w internecie setki, a jeżeli wpiszemy 07252005, zobaczymy kilka creepypast w tym temacie. Ale może nie spisujmy tego tematu od razu na straty, a przypatrzmy mu się jeszcze przez chwilę. Ponieważ właśnie w tym miejscu zaczyna robić się całkiem ciekawie, jeżeli mowa już o creepypaście. Tak naprawdę pierwszy namacalny footage, czy też nagranie, które miałoby przedstawiać, jak ten incydent wyglądał, pojawiło się niespełna 3 lata temu, bo 7 lipca 2020 roku. Na kanale Nice and Cool i zasadniczo ten film pokazuje, jak zasadniczo wyglądać miała tamta sytuacja. Pokazuje, bo to na 100% nie jest ona, to jest fake. Całkiem uroczo zrobiony, ale jednak fake. Tego samego dnia na tym kanale pojawiły się jeszcze dwa podobne nagrania, które miały przedstawiać inne incydenty tego pokroju. Ale one również da bank były sfejkowane, po prostu gościu wziął odcinek SpongeBoba i nałożył na to różne specyficzne filtry i trochę zniekształcił dźwięk, aby wszystko było niepokojące. Ciekawiej robi się następnego dnia, kiedy ponownie pojawia się rzekomy footage z 25 lipca 2005 roku. I ponownie po prostu pokazuje to, jak owy incydent miałby wyglądać, ale ciekawie robi się, kiedy zjedziemy do komentarzy. Otóż twórca pisze, ktoś napisał pieprzoną creepypastę o tym filmiku. No i w tym momencie, jeżeli przeskanujemy internet na tyle dobrze, przekonamy się, że te filmiki były pierwsze, a creepypasta pojawiła się dopiero później. Dokładniej około połowy 2021 roku. I generalnie wówczas powstało kilka wersji tej pasty, a zasadniczo dwie można by wyróżnić tutaj najbardziej. Tak więc pomijemy sobie trochę bardziej gównianą wersję z Lost Episodes Wiki, bo chyba wiecie dlaczego. I zajmiemy się tą pierwszą organiczną, którą znajdziemy chociażby na Trollpasta, Know Your Meme i tak dalej. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie, a my wejdziemy w klimat. Nocy 25 lipca 2005 roku Nickelodeon doświadczył tajemniczej i niewytłumaczalnej usterki podczas emisji jednego z odcinków SpongeBoba Kancio Stoportego. Ta dziwna usterka spowodowała, że ten konkretny odcinek SpongeBoba pojawił się i zmieniał w dziwny sposób. Kilku szczęściarzy było w stanie obejrzeć odcinek, a niektóre klipy z tego odcinka trafiły na YouTube, dzięki czemu zdarzenie to stało się znane opinii publicznej. Wow. Sam jestem jedną z osób, które były świadkami tego incydentu. Pewnej nocy siedziałem sobie w domu, przeglądając kanały w telewizji i zauważyłem, że na Nickelodeon emitowany jest odcinek SpongeBoba. Byłem wtedy znudzony, ponieważ nie wiedziałem, co robić, aby zapewnić sobie rozrywkę, więc postanowiłem go obejrzeć. Odcinek, który leciał, to rozwiązane buty i Gacuś bierze prysznic, choć wydaje mi się, że przegapiłem część odcinka. Kontynuowałem oglądanie, ale zauważyłem coś dziwnego, kiedy Patryk powiedział: "Hej SpongeBob", SpongeBob się nie poruszył. Po prostu był w miejscu, a kamera robiła zbliżenie na jego ciało. Patryk był zdezorientowany. Zapytał go,
Ale SpongeBob nie odpowiedział. Po prostu stał i wpatrywał się w ekran, gdy kamera robiła zbliżenie na niego. Następnie SpongeBob wstał na ułamek sekundy dwa razy, co sprawiło, że wyglądał, jakby łapał powietrze. Kamera nadal pozostawała na ciele SpongeBoba, aż po kilku minutach przełączyła się na statyczne ujęcia. Widziałem ten odcinek milion razy, ale to nie było to samo. Nastąpiło cięcie, a teraz SpongeBob był w kuchni pod tłustym krabem. Kilka sekund później pokazało się ciało SpongeBoba w czarnym pokoju, unoszące się w powietrzu w innym kierunku, ale w tej samej pozie. Potem nastąpiło natychmiastowe cięcie do SpongeBoba i Gacusia siedzących w ogromnym bucie, podczas gdy Gacuś lekko poruszał się w górę i w dół, podczas gdy odtwarzana była dziwna, zniekształcona ścieżka dźwiękowa. Co do cholery się dzieje? Wrotałem do siebie. Po kilku kolejnych sekundach nastąpiło cięcie. Na kilka sekund, a potem zrobiło się czarno. Po minucie nic poza czarnym ekranem. Następnie rozpoczął się odcinek o kąpieli Gacusia. Odcinek zaczął się całkiem normalnie, ale w połowie odcinka pojawiła się przerwana scena SpongeBoba w zniekształconym obrazie z Gacusiem. Po prostu wpatrywali się w ekran, uśmiechając się przerażająco. Następnie nastąpiło cięcie do statycznego ujęcia. Byłem zdezorientowany, czy to w ogóle był prawdziwy odcinek, czy tylko jakaś usterka. Próbowałem wyłączyć telewizor i włączyć go ponownie, ale odcinek pozostał bez przerwy, taki sam. Postanowiłem po prostu wyłączyć telewizor i poszedłem spać. Następnego ranka włączyłem telewizor i zobaczyłem, że wszystko wróciło do normy. Do dziś mam tak wiele pytań dotyczących tego narkotycznego epizodu. Czy miałem zły sen? Czy telewizor został porwany? Do dziś nie wiem, co się wtedy działo. Minęło kilka lat od tego incydentu, a ja nadal nie mam żadnych odpowiedzi. Nawet po wielogodzinnym przeszukiwaniu internetu. Do dziś nikt nie wie, jak doszło do tego incydentu, ani kto lub co go spowodowało. Jednak jestem zdeterminowany, by samemu się dowiedzieć. Pewnego dnia ta zagadka zostanie rozwiązana. Tak jest, to było bardzo fascynujące. No, ale i tak podsumowując całą tą sprawę, to i tak ta historia nie brzmi aż tak tandetnie jak co niektóre zaginione odcinki, wręcz się z nich trochę wyróżnia, ponieważ nie ma tutaj tych czerwonych, przerażających oczu, nadmiernej brutalności, rzeczy, które nie pojawiłyby się w standardowym odcinku bajki dla dzieci, więc... Gicik. Co więcej, gdyby to nie była pasta i nie byłaby podszyta tyloma fejkami w internecie, ktoś faktycznie mógłby w to uwierzyć. Ale dlaczego po tylu latach nagle wracam do tematu słabych odcinków SpongeBoba, to znaczy zaginionych, tak jakby, i wybieram konkretnie ten? Ponieważ jakiś rok, półtora roku temu, nagle stał się to bardzo popularny, wiralowy temat na TikToku. I wielkie klasy, internetowi detektywi z TikToka zaczęli analizować ten temat i robić własne śledztwo odnośnie tego, czy ten odcinek jest prawdziwy, czy może nie. Wobec tego, do czego doszli? Część mówiła, że to prawda. Inna część nawet nie dała żadnego swojego statementu w tej sprawie. Aczkolwiek ludzie w komentarzach często pisali, że sami byli świadkami tego incydentu i bardzo przerazili się widząc go. Wobec tego ostatecznie odpowiadając na pytanie, czy faktycznie to coś miało miejsce? Jasne, że nie. W sensie to wszystko nawet brzmi dość solidnie, ale czy nie wydaje się być to dość dziwne, że dopiero po 17 latach ktokolwiek w internecie zabrał głos w tej sprawie? Tym bardziej po pojawieniu się sfejkowanego materiału na ten temat, gdzie nikt nigdy wcześniej nie mówił o takim incydencie. A wszystko zaczęło się od publikacji właśnie tych materiałów, a potem wielkiej sławy na TikToku. Przez te 17 lat nikt nawet nie wspomniał o takim wydarzeniu, a jeżeli nawet cofniemy się do ramówki Nickelodeon z 25 lipca 2005 roku, zauważymy, że SpongeBob nie był nadawany w nocy. Najpóźniejsza emisja miała miejsce o 20, o 8 wieczorem. Więc totalnie niemożliwym jest, aby ktokolwiek miał oglądać SpongeBoba wówczas późno w nocy. Biorąc to wszystko pod uwagę, bez zaskoczeń, jest to jeden wielki fake, ale za to całkiem uroczy, plus całkiem fajnie oglądało się, co niektóre remake'i tego całego, no wiecie, incydentu. No i propos incydentu z 25 lipca 2005 roku, to byłoby już na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No i w tym oto stylu kończymy dzisiejszy materiał, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem już będę spadał, trzymajcie się, do kolejnych filmów, siemano, cześć.